Witam ponownie, Adrian Stankowski. Witam w politycznym podsumowaniu tygodnia na antenie telewizji Republika. Są z nami pani poseł Agnieszka Ścigaj, posłanka niezależna, pan profesor Bogusław Liberacki, europoseł Lewicy i pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji narodowej, Prawo i Sprawiedliwość. Witam ponownie. Pan profesor Bogusław Liberacki sygnalizował, że chciałby jeszcze się odnieść do wątku sprzed przerwy, bo ma ważne informacje wprost z Unii Europejskiej. Panie profesorze, bardzo proszę. Tak, byliśmy świadkami w dniu wczorajszym jeszcze posiedzenia na szczycie, ale było posiedzenie online członków Unii Europejskiej. Tam były określone główne tematy. Piątym punktem programu były strategiczne relacje z Rosją. I w tym punkcie miało być połączenie online z Joe Bidenem. Uznano jednak, że ze względu na tę niewygodę i zawodność połączenia online, to będzie tematem następnego wkrótce zorganizowanego spotkania. I czy to jest dobry moment, i to z tym chciałbym się zwrócić, że zarówno dyplomacja unijna, czyli Josep Borrell, jak i przewodniczący Rady Europejskiej Michel, i prezydent Biden, i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych zgodzili się, że tego punktu nie należy traktować jako piątego w kolejności posiedzenia. Że z tego punktu trzeba zrobić rzecz zasadniczą. Dobrze, że mamy uzyskane, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie czasu na to, żeby nasze stanowisko, po pierwsze, bardzo jednoznacznie sformułować, żeby postawić tę sprawę w wymiarze takim, jak to się globalnie rozważa, i wreszcie, żeby uzyskać deklaracje, które moim zdaniem są w miarę do uzyskania. Bo popatrzmy, Joe Biden zakwestionował i zaczął wprowadzać sankcje związane z Nord Stream 2. To może być element bardzo dużego tutaj niepokoju. Także gromadźmy nasze dobre argumenty, obserwujmy bardzo dobrze rozwój sytuacji i pokładajmy duże nadzieje, że ten szczyt kolejny z udziałem Joe Bidena może przynieść nam oczekiwany efekt. Chciałbym teraz przejść do kolejnego tematu, bo mamy lawinowo rosnącą ilość zachorowań na COVID-19. Nawet nie ta ilość zachorowań jest istotna, co przebieg tych zachorowań. Po prostu coraz więcej ludzi trafia do szpitala. Walczy o życie redaktor Piotr Semka. Zwracam się do państwa o trzymanie kciuków i w miarę możliwości modlitwę o zdrowie i życie Piotra. No właśnie, pan profesor Andrzej Horban nie wyklucza zwiększenia jeszcze dalszego, bo od dzisiaj wchodzą nowe obostrzenia. Pan profesor Andrzej Horban nie wyklucza, no już jak to się mówi, twardego lockdownu. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, pani poseł, no będzie taka konieczność i jak się zachowa klasa polityczna, która niestety od samego początku tej epidemii próbuje rozgrywać ten temat. Oczywiście przyłączam się do życzeń zdrowia dla pana redaktora Semki i do modlitwy w jego sprawie. Panie redaktorze, to mi się wydaje tak, że mówiąc klasa polityczna, trzeba pewne rzeczy rozróżnić. Przede wszystkim mamy sytuację wojny z koronawirusem. Nawet jeżeli podejmuje klasa polityczna, jak to pan nazwał, czy jakkolwiek politycy, krytyczne uwagi wobec działań rządu, który sam często przyznaje, jak mu nie wychodzi, a w tej sytuacji nie do końca wychodzi, że to jest sytuacja nowa, że wszyscy się tego uczymy i powinniśmy spójnie reagować. Oczywiście, że jestem w tej grupie polityków, która uważa, że nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy niż pokonanie koronawirusa i wrócenie do normalnego życia, ale też przede wszystkim zadbanie o gospodarkę, która pomoże nam wrócić do sytuacji przynajmniej jakiejkolwiek stabilności finansowej. Natomiast rząd bardzo często zachowywał się jak taka trochę właśnie polityczna twierdza, która w jednym momencie, kiedy coś nie wychodzi, mówi, że mu nie wychodzi, że cały świat ma z tym problemy, a z drugiej strony mówi, że ale tak naprawdę u nas jest wszystko okej. Nie,
nie jest ok. Korzystając z tego, że mamy pana ministra edukacji, wiedzieliśmy, że będzie trzecia fala i wiedzieliśmy, że trzeba się przygotować i cały czas było mówione o tym, że w szkołach wreszcie wprowadzi się nauczanie hybrydowe. Nie jest rozwiązaniem przerzucanie całego ciężaru odpowiedzialności za lockdown na tylko i wyłącznie społeczeństwo, a taki mamy niestety teraz wrażenie, że rząd sobie nie radzi i służba zdrowia, która powinna być na pierwszej linii frontu, sobie nie radzi. Nie od dziś, bo mamy niewydolną służbę zdrowia od dawna i to nie jest już tylko tak, żebym wskazywała na winę tego rządu. O czym to świadczy? Nie tylko o tym, że mamy dużą ilość zakażeń, ale najgorsze, że mamy bardzo wysoką śmiertelność. I to jest namacalny przykład tego, że absolutnie nie przygotowaliśmy służby zdrowia do tego, jak leczyć, jak pomagać osobom, jak wychwytywać wcześniej na pewnym etapie diagnostyki te objawy. Ja pracuję w środowisku lokalnym i absolutnie uważam, że kuleje wsparcie środowiskowe. Nawet taki prosty przykład jak teraz, kiedy wprowadza się szybkie zarządzenie o pewnym wyłączeniu kolejnych sfer życia, jak na przykład przedszkola i żłobki, i wprowadza się taką możliwość do tego, żeby służby mundurowe czy służby medyczne miały możliwość, bo wiadomo, że nam są potrzebne do tego, aby dzieci do żłobków i przedszkoli wchodzi. W tym rozporządzeniu nie znalazła się kolejna grupa, która bardzo mocno powinna wesprzeć służby medyczne, jak na przykład opiekunki środowiskowe, czy cała pomoc społeczna, która pracuje w domach, pomaga ludziom zamkniętych na kwarantannach, pomaga ludziom, którzy mają lekkie objawy COVID, są osobami starszymi. Opieka środowiskowa absolutnie leży. Ja to non stop się upominam, dlatego że pomagając ludziom w domach przejść w trudne chwile i w samotności i izolacji, moglibyśmy uniknąć drogich, bardzo często niepotrzebnych sytuacji, w których już zabiera się kogoś w ciężkim stanie do szpitala. Lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe pominięte całkowicie w systemie. Pani poseł, tych grup, które należałoby w sposób uprzywilejowany zaszczepić, jest niestety bardzo dużo. Chorzy na dawna. Ja naprawdę nie zazdroszczę rządzącym podejmowania takich decyzji, czy najpierw ma się zaszczepić, nie wiem, policjant, czy człowiek chory na chorobę onkologiczną. Panie redaktorze, mnie nie chodzi tylko i wyłącznie o szczepienia, bo akurat po wielu apelach do tej grupy dołączono opiekunki środowiskowe, pomoc społeczną i w grupie zero się znalazły. Mnie chodzi o to, że w tym momencie nawet proste rozporządzenie nie było konsultowane pomiędzy ministrami, ministrem pracy, ministrem rodziny, bo już nie pracy, gdzie pomoc społeczna jest, ministrem zdrowia, ale na przykład czy panem premierem, gdzie ja jak zobaczyłam to rozporządzenie, mówię, jak to? To na przykład ileś osób, które są opięte pomocą domową, musi zostać w tej chwili odłączone, ponieważ opiekunki też mają dzieci i mogłyby je posłać. Są zaszczepione, bo przypominam, są zaszczepione, czyli mogą pracować, więc warto by było, żeby państwo zapewniło na przykład opiekę ich dzieciom również, dołączając do tych służb, którym się ta opieka należy. I wtedy one pomogą w walce również w domu, bo na każdym poziomie powinna być ta walka. Podstawowa służba zdrowotna powinna być włączona w diagnozę. Pielęgniarki środowiskowe, które nie były ujęte w ogóle w tym systemie jako te, które mogą nam pomagać, a w tej chwili one byłyby bardzo potrzebne, bo zamiast budować drogie szpitale, które są pomnikami i można łatwo je w jakiś tam sposób eksponować w mediach, może trzeba było się zastanowić, że mamy oszczędnie gospodarować personelem medycznym i dobudować albo te szpitale tymczasowe rozbudować przy już istniejących szpitalach, gdzie służby medyczne będą mogły łączyć tą pracę i w jakiś sposób wspomagać te szpitale tymczasowe, bo tak naprawdę to musimy ich wyrywać ze szpitali, gdzie są planowe zabiegi, gdzie są leczenia na inne schorzenia, po to, żeby je dać do wielkich szpitali zorganizowanych. Ja nie neguję tych szpitali, bo one są w tej chwili bardzo potrzebne. Zresztą nigdy ich nie negowałam. Uważałam, że powinniśmy być przygotowani. No, Platforma Obywatelska negowała. No, ja mówię, powinniśmy być przygotowani, ale tak jak mówię, sposób rozwiązania mógł być przedyskutowany, nie tylko i wyłącznie. I co najważniejsze, nie gospodarujemy już kilkoma milionami obywateli zaszczepionych, kilkoma milionami obywateli, którzy przeszli COVID i mogą jeden włączyć się w budowanie gospodarki i tylko jakby też ich odcinamy, albo z drugiej strony walkę z COVID-em. Więc naprawdę rozsądne i efektywne gospodarowanie zasobami mogłoby nam pomóc jakby zrzucić tylko i wyłącznie
to, co rzucamy na obywateli, czyli ciężar. Zamykamy wszystko, nic nie działa i siedzimy i czekamy, aż nam słupki rosną, bo tak niestety to wygląda. Pan poseł Bogusław Liberacki, panie profesorze, no właśnie, tymczasem mamy sytuację taką, że dynamika zakażeń, wzrostu zakażeń jest taka, jaka jest. Gdyby miała się utrzymać, no to nie ma takiego systemu zdrowia na świecie, który by mógł to taką liczbę zachorowań wytrzymać. Być może będzie konieczne wprowadzenie dalszych, już bardzo ostrych restrykcji. No, ze stanem wyjątkowym włącznie pojawiają się takie głosy. Krótko mówiąc, jak się zachowa klasa polityczna? Czy będzie to dalej rozgrywać? Czy na przykład Lewica będzie w stanie poprzeć takie rozwiązania już bardzo ostre? Otóż, panie redaktorze, ja bym chciał, żebyśmy mniej uwagi przywiązywali do tej tak zwanej rozgrywek klasy politycznej. Dlatego, że tutaj mam pretensje do rządu, że ustawia sobie opozycję, również ją dywersyfikując na zasadzie takiej. My, rząd, chcemy bardzo dobrze, robimy wszystko, co się tylko daje, nawet więcej niż tylko się daje. Jeżeli jest sukces, na przykład w maju koronawirus już był za nami w zeszłym roku, idziemy na wybory. Gdzieś tam jeszcze wypowiedź bardzo ważnej osoby, że się nigdy w życiu nie szczepiłem, szczepić się nie będę i tak dalej. Pamiętajmy, tutaj jest, myślę, że tu nie ma podziału na opozycję i koalicję, czy nie powinno być podziału, i koalicja rządząca nie powinna tego rodzaju podziałów podnosić, powinna wysłuchiwać. I ile było takich konsultacji premiera na przykład, czy ministra zdrowia z opozycją? Bo ja wiem chyba o jednym przypadku, gdzie była konsultacja i w zasadzie wyszli uczestnicy nie do końca usłyszeni. Panie profesorze, ja wejdę w słowo, przepraszam bardzo, ale no tam widzimy od samego początku, to nie jest znowu głos do pana profesora, ale od samego początku opozycja próbuje rozgrywać ten temat politycznie. Ja przypomnę oskarżenia od samego rok temu, tak? Oskarżenia o to, że rząd ukrywa ofiary COVID-u. No, w tej sytuacji rząd ma prawo się bronić. Tak, ale było tylko, to nie Lewica chyba to robiła, ale było to pytanie prawda. Na przykład o respiratory. Było pytanie o te słynne dostawy maseczek, gdzie premier witał jak najważniejszą delegację samolot na lotnisko. I odpowiedzią było tylko nie te swego rodzaju agresywne podejście, ale zostawmy to, załóżmy. Od dzisiaj nie kłócimy się, co opozycja źle robi. Opozycja jest od tego, żeby krytykować. Pójdźmy dalej. Jaki mamy obraz w tej chwili? Jeżeli tak się będzie rozwijać sytuacja, to okaże się, że za 2 lata Polska będzie państwem o 400-500 tysięcy osób mniejszym ludnościowo. Dlaczego? To jest taki poziom śmiertelności. Dlaczego? Bo mamy radykalny spadek urodzin. I jednocześnie nie wiemy, jakie będą konsekwencje tych ozdrowieńców dla ich zdrowia, dla ich życia. Dlatego teraz potrzeba nam nie tyle nawet mówić, że ktoś jest uprzywilejowany, że jest zaszczepiony. I kwestia racjonalności. Jeżeli ja tu używam, pani poseł Ścigaj używała przykładów ze swojej dziedziny, czy znanej jej, a ja na przykład z mojej dziedziny. Konduktorzy w pociągach powinni być zaszczepieni. Kierowcy autobusów, stewardessy na pokładzie samolotów, czyli ludzie pierwszego kontaktu ze środowiskiem, czy z obywatelami. Mamy dziurawy system, chociażby słynne przyloty na święta do Polski i szalejący wirus brytyjski. Ale zostawmy to też jeszcze z boku. Nawiązuję do tego, co działo się w Brukseli wczoraj, to co postanowiono w oświadczeniu członków Rady Europejskiej. Pierwsza i zasadnicza rzecz. Trzymać się wspólnoty w polityce zwiększania produkcji i dostaw szczepionek. Po drugie, wyszczepiać jak najwięcej ludzi. Po trzecie, być może trzeba, i tu opozycja od dawna mówiła, wprowadzić stan klęski żywiołowej czy stan wyjątkowy. Może niepotrzebnie 50 tysięcy ludzi zmarło, bo wcześniej obawialiśmy się z jakiegoś powodu, nie wiadomo dlaczego. Także tutaj próbujmy szukać po pierwsze panaceum, po drugie wydolność służby zdrowia. To nie tylko szpitale, bo była też krytyka opozycji, że krytykuje szpitale tymczasowe. Ale szpital to nie jest budynek i łóżko. Szpital to są również ludzie.
to są lekarze, to są pielęgniarki. I znów wraca obraz ten, który mieliśmy nie tak dawno, czyli karetka pogotowia wozi godzinami pacjentów, bo nie wie, dokąd ma dostarczyć. Ten szpital nie przyjmuje, tamten szpital nie przyjmuje. Czyli jest to stan bardzo wyjątkowy rzeczywiście. Dajmy powody do tego, żeby się móc zjednoczyć wokół walki z pandemią, a nie walki z opozycją czy walki z rządem. Bo w tej chwili potrzebne nam jest po prostu zintegrowanie działań. I potrzebne jest też, żeby rząd tam, gdzie nie wychodzi, uznał. Tu nam nie wyszło. Tu polegliśmy, nie daliśmy rady. Jak to można zrobić inaczej? Tego typu sformułowania nigdy nie padły, a zobaczmy, co się dzieje. Chociażby pani Ursula von der Leyen mówi, jeżeli chodzi o szczepionki, byliśmy zbyt łaskawi przy zawieraniu umów. My to korygujemy. Już się to koryguje. Trzy dni temu kanclerz Merkel wzięła na siebie odpowiedzialność za zapowiedź całkowitego lockdownu. W jakichś obszarach mówi, zrobiłam błąd, wycofuję się. Czy nasz rząd zrobił gdziekolwiek błąd? Przyznał do czegokolwiek? Nie. Oczywiście nasz rząd jest najlepszy, jedyny. Jakakolwiek ocena krytyczna od razu budzi negatywne reakcje. Ale przy okazji, panie redaktorze Piotrze, zdrowia życzę, bo jest pan potrzebny. To były słowa skierowane oczywiście do Piotra Semki. Bardzo, ja przynajmniej no, mocno trzymam kciuki za jego powrót w pełni zdrowia. Pan minister Tomasz Rzymkowski, no właśnie, wśród tych chorujących, uwaga, pojawia się coraz więcej dzieci, które do tej pory nie chorowały. No i jak tu rozwiązać tę kwadraturę koła, bo wiele dzieci po prostu chce wrócić do szkoły. I jakie jest stanowisko ministerstwa? No, od najbliższej niedzieli wchodzi w życie nowe rozporządzenie, które ogranicza funkcjonowanie już i tak bardzo ograniczonej oświaty. Myślę tutaj o przedszkolach i żłobkach, które co prawda nie podlegają pod nasze ministerstwo, czyli Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale pod Ministerstwo Rodziny. I tutaj troszeczkę odpowiadając na sugestie pani poseł Agnieszki Ścigaj, no my konsultowaliśmy z Ministerstwem Rodziny wspólne rozwiązania dotyczące ewentualnie tych rodziców, których dzieci mogą uczęszczać na zajęcia przedszkolne, tak aby no, ci rodzice, którzy są zaangażowani w zwalczanie skutków COVID-19, jak również pracowników wszelkiej maści służb, w tym przede wszystkim służb medycznych, no, nie byli związani opieką nad dziećmi, żeby mogli tak jak do tej pory te dzieci do przedszkoli, żłobków oddawać. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby ograniczyć do absolutnego, niezbędnego minimum ruch społeczny. No bo jeśli nie będziemy mieli kontaktu my zdrowi czy my zarażeni z innymi ludźmi, to ten wirus nie będzie transmitował. Chodzi o ograniczenie mobilności tego wirusa. Stąd też no, gorący apel do wszystkich, aby no, ten nasz ruch społeczny ograniczyć do absolutnego minimum. Jeśli chodzi o te działania, no, sytuacja jest, proszę państwa, bardzo trudna. Dzisiaj mamy o 1000 osób mniej niż wczoraj, ale to i tak jest ponad 30 tysięcy nowych osób zainfekowanych. Służba zdrowia no, jest w bardzo trudnej sytuacji. To nie
to jest problem przede wszystkim braku wystarczającej liczby rąk w służbie zdrowia, no ale my nie jesteśmy w stanie w ciągu pół roku, roku czy nawet dwóch lat podwoić liczbę lekarzy. Minister Edukacji, Nauki Przemysław Czarnek w łączności z Ministerstwem Zdrowia zdecydowali, że od przyszłego roku zwiększamy o 20% liczbę studentów na kierunkach medycznych. Lekarzy, pielęgniarek w Polsce brakuje i ta decyzja i tak została już rozszerzona jeszcze za czasów pana ministra Dziwiła w poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie również zwiększono liczbę studentów medycyny na poszczególnych uczelniach. I tutaj te działania są podejmowane już w takiej perspektywie na przyszłość. W kontekście pana redaktora Piotra Semki, no ja ze swojej strony mogę